Siema, z tej strony Ptachu, no i oczywiście witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. W najdzisiejszym odcinku uważam bardzo fajny mistrzostwo do LTI na solo. Głównie nadaje się na turnieje, zobaczcie w odcinku dlaczego. Naprawdę polecam przetestować tę mistrzostwo, ponieważ są na niej naprawdę fajne macy, dużo fajnego lutu i też jakoś do strefy z niej dacie raty dojść. Jeżeli odcinek się spodobał, to oczywiście miło będzie, zostawicie suba, łapkę w górę. No i nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Tak więc miejsce, na które lecimy, znajduje się dokładnie w tym miejscu. Jest to dokładnie ten domek, który wam teraz zaznaczyłem na ekranie. Dolny był ekranu, tutaj raczej dzieli tylko jeden gagatek, ale on chyba zmieni cel na wieżę, czy leci tutaj dzieja. On leci sobie na wieżyczkę, a ja zaraz zobaczycie, co tam tutaj fajnego na tym domku. Chyba już widzicie, jest to praktycznie na start młotek, moi drodzy. Dlatego to jest mega fajne, bo tutaj może być młotek, albo ten mieczyk śmieszny. No tym razem jest mieczyk, niestety trochę unlucky, ale jeszcze będzie szansa na młotek, moi drodzy, więc się nie stresujcie, tylko po prostu grajcie. Lecimy sobie tutaj, a tu jeszcze jest bitkę, co nie? No tutaj mam trochę też ludzi jakieś tam z podłogi, tego typu. Tak patrzę, że gdzieś ten typ się nie wychyli, nie stanie w miejscu, żeby do niego strzelić z tego miecza, no ale niestety nigdzie się nie chce wychylić gagatek. No w każdym razie teraz idziecie sobie, nie idziecie na szczyt górki, tylko teraz idziecie sobie, już wam pokazuję gdzie. Czyli na dół sobie idziecie. Wiem, że jestem bardzo zdecydowany, ale po prostu to jest grubsza rozkmina, jak się tutaj rotuje. No idziecie tutaj na dół. Gdzieś tutaj jest skrzynka, o tutaj. Są kamienie, więc warto to też pozbierać te macy. Jest taka rotacja bardziej tak jak jest w tytule, że na turniej. Właśnie dlatego jest tak po boku mapki, a nie jakoś gdzieś po środku i nie ma jakichś typów za bardzo. Tak jest po boczku. O, tu jest metal przede wszystkim, moi drodzy. Zbierajcie metal. Trajcie sobie tutaj. Jeżeli chcecie właśnie, że jest turniej, to polecam wam połowić w tym właśnie miejscu. Jeżeli jeszcze sobie weźmiecie perka na te meduzy, to w sumie nie jest taki dobry plan, nie meduzy, ale jakieś zwykłe rybki mogłyby być, albo osłono rybki, naprawdę fajna sprawa. Tutaj macie łowiska, macie też jakieś motorówki, więc trzeba by uciekać. Tutaj macie skrzyneczkę. O, wcale meduzy ukradnę, ale nie biorę tego. Weźmy sobie pierwszy szturm. Niszczycie sobie wszystkie różne rzeczy, jakie chcecie. Idziecie dalej. Jeszcze jest tutaj, mam boksik, też fajna sprawa. I łódka, znowu drewniana niestety. To jest naprawdę mega spoko rotacja, żeby mieć macy wszystkie. Co prawda metalu, no tak jak praktycznie nigdzie się nie da zdobyć aż do fulla, ale trochę go zdobędziecie. Idziemy sobie teraz tutaj, pod górkę. Teraz idziemy sobie w stronę tamtej jakby ruiny miśka właściwie, no. Ruina miśka to jest. Mamy full drewna i full kamienia już. Tutaj już powinna być skrzynka chyba na tym domku, tak idziemy sobie w górkę. Tutaj jest całkiem sporo rzeczy i chyba tutaj nie było na szczęście. Na turnieju może być różnie z tymi typkami, ale myślę, że też nie powinno być tutaj jakoś bardzo dużo ludzi. Tutaj na domku, z tego co wiem, jest kolejna holo skrzynka. To się holo nazywa, czy jak się nazywa? No to taka. O, tutaj jest taka, ale z tego co wiem, na tym domku jeszcze może być ta skrzynka. Jakby ją określić? No ta, co może ekskalitopór z niej wypaść, no. O, kolejny metal, to jest bardzo fajna sprawa. O, jest pistolet. Ja na przykład bardzo lubię grać pistoletem, dlatego sobie go wezmę. Idziemy teraz na miśka. Na miśku mogą być aż trzy skrzynki, więc to jest całkiem fajna sprawa też. Strefy oczywiście tutaj nie mamy, trzeba będzie trochę podejść. Nawet nie jest tak daleko, więc na spokojnie. Miśka niszczyć niestety nie możemy, ale skrzynki sobie zbierzemy. Cyk, cyk. Czy rampę można zniszczyć, zgadza się. Bierzemy z niej metal. I kolejny jest na kamperach, skrzynka i znowu metal. Weźmy sobie perka. Lotnik, lepszy parkour sobie wezmę. Za lotnikiem nie przepadam tak szczerze. Patrzcie, tu mamy kolejny metal, co nie? To jest mega spoko sprawa. Jeżeli tutaj nikogo nie będzie przed wami, to naprawdę macie mnóstwo metalu, moi drodzy. Prawie 300 mamy. Dobra. No, czyli jeszcze idziemy sobie tutaj. Jeszcze możemy chyba na ten domek podejść tam na górkę, z tego co pamiętam. Żeby skrzynek jeszcze trochę pozbierać. Ale ludno naprawdę przedni, tak jak widzicie. Może dlatego, że mam farta. Z jednej bardzo prostej przyczyny, nie wiem czy znacie takie przysłowie. Głupi zawsze ma szczęście. Ja tak serio, no to po prostu tutaj polutujcie. Naprawdę możecie mieć mnóstwo ammo. Mnóstwo różnych rzeczy, z tego też leci metal, więc sobie też polecam to zniszczyć. Nawet jeżeli macie już full kevlar. Teraz domek. Kolejna skrzynka.
na jakieś luty. Mordo, zaraz bana dostaniesz, jak będziesz zapraszać. Nie wiem, to jest tak ciężko wytłumaczyć niektórym widzom. Proszę was, jak oglądasz ten odcinek, mordo, i myślisz sobie tak, zaproszę ptacha. O, widzę, że teraz jest w grze. Oglądam odcinek, jestem też w Fortnite, widzę, że ptachu jest w grze. Zaproszę go, pogramy. No dobra. Ptachu nie dołączył za pierwszą próbą. Co to oznacza? Ptachu jest zajęty. Ptacha nie zapraszamy drugi raz, bo ptachu się denerwuje. Bo to jest agresywny człowiek. Nie żartuję, ale po prostu to mnie denerwuje akurat. Ktoś mnie zaprasza, no jestem na przykład w trakcie nagrywania odcinka. A tym bardziej w trakcie walki bym tutaj zapraszał. To przecież jest masakra. No jesteśmy na tej górce. Możemy teraz żyć, gdzie chcemy tak naprawdę. Jest to właściwie koniec tej rotacji. Może jeszcze się zatrzymam, to pokażę teraz. W krzaku się zatrzymam, pokażę wam kulturalnie. Cyk. Ty lol w ogóle. Krzak się zmienił. Ozłocił się. Dobra, teraz wam to pokażę. Zaglądujemy sobie tutaj na tym domku. Spadamy na dół po skrzynkę. Tu mamy holoskrzynkę numer 1, tą z tym mieczem. Tu spadamy na dół. Potem tutaj lecimy, tutaj lutujemy. Potem wychodzimy na górę. Idziemy sobie tą okolicę lutować. Pamiętajcie, że tutaj jest druga skrzynka, ta z tym mieczem, więc warto też ten domek odwiedzić. Ona się nie zawsze respi oczywiście, więc tym razem akurat znając moje szczęście, nie znając moje szczęście, tylko no jakby kierując się tym, jakie mam szczęście w tej grze, no to nie było tej skrzynki oczywiście. No ale na tym właściwie kończycie potem rotację, najwyżej na tą górkę wchodzicie. Potem już idziecie sobie do strefki i gracie turniej. To arena na miejscu, znaczy nie arena, tylko to miejsce na arenę jest takie średnie. No bo po prostu fragów nie macie na początku, dopiero teraz będziecie można jakoś spróbować pofragować, może mi się uda kogoś zabić nawet. Ale patrzcie, ile macie maców, loot też całkiem fajny, skrzynek naprawdę było całkiem sporo. Jak ktoś wam poleci, no to po prostu możecie spróbować tym młotem uciec, bo raczej tutaj właśnie tak jak ja teraz jestem w takiej sytuacji, że młota nie mam. To jest rzadka sytuacja, o już mam młot. Więc naprawdę mega spoko. No i warto tutaj sobie wypróbować kiedyś tą miejscówkę na turniejach. Oczywiście dajcie w komentarzach znać, czy sądzicie, że to spoko miejscówka na turnieje, czy nie wiem, macie jakieś zastrzeżenia, czy tutaj na przykład ludzie latają albo coś. Mi się wydaje, że tutaj raczej nie będzie aż tak dużo ludzi latać, bo są to takie domki trochę na wypizdowie tak zwanym. No ale dajcie znać, jakie są wasze uczucia na temat tej miejscówki, jak ją wypróbujecie. Ja sobie już dokończę gierkę, tak o, for fun. Może kogoś zabiję, może nie. Chłopiec coraz bliżej bana. O, mam kogoś. Hajdy, że zio, bogatku. O! Ja pierniczę, jak mnie wystraszyłeś, mordo. Mnie wystraszył. Aha, okej. Haha, dostał mieczem. Co za chłop. Dead. Miałem farta, żeby w złym miejscu się skampił, żeby się uleczyć, chłopaczek. Ale mi dał! Ten chłop był turbo dobry. Pomiał 16 fragów. No i co taki horror na moich punktach, co nie? To jest to. Dobre dobieranie graczy Fortnite. W każdym razie mam nadzieję, że miejscówkę wam pokazałem bardzo fajnie. Polecam ją przetestować na turnieju. Ludzik miałem fajny, matcy miałem. Nawet była duża szansa, że będę miał młotek stamtąd. Znalazłem go chwilę później, ale i tak warto mieć młotek nawet na wszystkich trybach gry. Chyba, że go nie będzie na turniejach, to będzie przypał. No ale jak będzie, to naprawdę bardzo fajna to miejscówka jest. Polecam ją przetestować. No i co, miłego grania. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Miłego dzionka, trzymajcie się. Niuuu.